Rozwiążmy następujące zadanie. Dane są takie liczby. Spróbujmy uszeregować je od najmniejszej do największej. Moglibyśmy spróbować obliczyć każdą z tych liczb, a następnie porównać uzyskane wyniki. Jednakże po pierwsze, jak to się zaraz okaże, w niektórych sytuacjach byłoby to bardzo skomplikowane, ponieważ niektóre z tych liczb są bardzo duże. A po drugie, na szczęście nie jest to konieczne. Spróbujmy zatem porównać te liczby, korzystając z ich postaci. Zauważmy na przykład, że liczba 2 do potęgi trzeciej, a następnie podniesiona do potęgi czwartej, jest równa 8 do potęgi czwartej. Teraz zauważmy, że liczba 3 do potęgi drugiej, a następnie podniesiona do potęgi czwartej, jest równa 9 do potęgi czwartej. 9 jest większe od 8, zatem 9 do potęgi czwartej jest większe od 8 do potęgi czwartej. Nie musimy znać konkretnej wartości tych liczb, żeby móc je porównać. Zauważmy teraz, że ta liczba, oprócz postaci 9 do potęgi czwartej, może być również zapisana w postaci 3 do potęgi drugiej do potęgi czwartej, a więc 3 do potęgi 2 razy 4, więc 3 do potęgi 8. A teraz popatrzmy na liczbę 4 do potęgi drugiej do potęgi trzeciej. Jest ona równa 4 do potęgi 8. 4 do potęgi 8 jest większe od 3 do potęgi 8, ponieważ 4 jest większe od 3. Teraz spójrzmy sobie na liczbę 2 do potęgi trzeciej do potęgi czwartej. 3 do potęgi czwartej jest równe 81. Ta liczba jest bardzo duża i policzenie jej byłoby bardzo skomplikowane. Jest to jednak potęga dwójki, a więc możemy tę liczbę porównać z innymi liczbami o takiej samej postaci. Przypomnijmy sobie teraz liczbę 4 do potęgi 8 i zapiszmy ją jako potęgę dwójki. 4 jest równe 2 do kwadratu, zatem liczbę 4 do potęgi 8 możemy zapisać jako liczbę 2 do potęgi drugiej do potęgi 8, zatem jako 2 do potęgi 16. A ta liczba, 2 do potęgi 16, jest mniejsza od liczby 2 do potęgi 81. Liczba 2 do trzeciej podniesione do czwartej jest najmniejsza. Jest ona równa 8 do czwartej, więc jest mniejsza od 9 do czwartej, czyli od 3 do drugiej podniesionego do czwartej i to jest druga z naszych liczb. Ona z kolei jest równa 3 do 8, które jest mniejsze od 4 do 8, czyli trzecią z kolei liczbą jest 4 do potęgi drugiej do potęgi trzeciej. Ta liczba jest równa 2 do 16, co jest mniejsze niż 2 do 81, więc największą liczbą jest 2 do potęgi trzeciej do potęgi czwartej. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.